powiedział: dziecko moje, nie skupiaj się na problemach, skupiaj się tylko i wyłącznie na mnie, bo ja jestem życiem. Tak silnie to było dobre. Amen. Amen. Ale to jest też do wielu... Trzeba, żebyście zrozumieli ważną kwestię. Nie trzeba śledzić ustawicznie diabła. Trzeba być skierowanym na Bożego Ducha. A wtedy działania diabła będą dla nas jak na dłoni jasne. Jego nie trzeba ścigać, nie trzeba przyglądać się dziobem, bo wtedy zaczynamy się bać. A kiedy rozważasz problem, kiedy ścigasz problem, biegniesz wokół problemu, to problem zaczyna cię osaczać.